Cześć, Mistrz, to Karolek 95 i na wstępie chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję wszystkim za komentowanie filmiku, który miał powiedzieć o tym, czy będę nagrywał Walking Dead, czy nie. Powiem tak, grę nagrywam przede wszystkim dla siebie, bo bardzo mi się spodobała. Jest właśnie w moim stylu, typowo Fahrenheitowo Heavy Rainowa, więc to jest taki bardzo mój styl i bardzo chciałbym nagrać tą grę. Oczywiście dla wszystkich osób, które były na tak, obiecuję, że nie pożałujecie, jeśli będziecie oglądać ją na moim kanale. Tu jestem was w 100%, mogę wam to zagwarantować, ponieważ jest to mój styl i w tym czuję się najlepiej. Osoby, które były na nie, zrobimy, tak jak powiedział jeden z moich widzów, The Prim Koronny, interaktywne głosowanie na Let's Play, którego chciałyby oglądać na moim kanale i to już niedługo. Tymczasem zapraszam wszystkich na Pograjmy w The Walking Dead, epizod pierwszy. Mam nadzieję, że będzie warto i wy pewnie też macie taką nadzieję, obiecuję, że was nie zawiodę. Zaczynamy nową grę. Tutaj miałem już do czynienia dzisiaj z tym, przypadkowo na dwóch miejscach zapisałem sobie. W ogóle nie wiem, nie mam pojęcia jak się w to gra na razie, bo jeszcze nie miałem z tym styczności. Tylko patrzyłem jak gra wygląda na sam początek, czy mam dobrze ustawienia. Zagram na poziomie standardowym, epizod pierwszy, nowy dzień. Wszystko mam ustawione pod siebie, czyli dźwięk i tak dalej, stoper. Kurwa! Tak, no i zaczynamy epizod pierwszy. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za to, że mnie wspierają w tym, że ja jednak fajnie, że nagrywam tą serię. To wiele dla mnie znaczy, bo jednak macie podobne gatunki do mnie i ja to doceniam. Tak samo mam nadzieję, że docenicie to, że to dla was nagrywam. No i robię to również z czystej przyjemności, bo naprawdę gra mi się bardzo podoba. Nie tylko na innych kanałach, ale również ogólnie, jak się w nią gra, jest bardzo przyjemna. Żywe trupy. Tak, i zaczynamy pierwszy rozdział żywych trupów. Z tego co wiem, jest chyba 4 czy 5 epizodów już. No i każdy... Miasto Townsville! Musiałem poruszyć ten temat, sorry. Pięknie to wygląda. Naprawdę, grafika taka typowo komiksowa. No i wygląda to bardzo przystępnie. Okej, jedziemy jakimś samochodem. Albo to nie my? Nie, jednak to my. I główny bohater. Nie wiem, jak się nazywa, nie pamiętam. Nie pamiętam, chociaż oglądałem u kilku użytkowników. No i muszę wam powiedzieć, że mnóstwo rzeczy nie pamiętam. Więc również to będzie ciekawe. O, ten gościu widzę ma więcej zmarszczek od tego dziadka. Całkiem ciekawie to wygląda, chociaż może my też jesteśmy tacy starzy. Graj po polsku.pl. Właśnie, bardzo dziękuję te forum, tym ludziom za to, że zrobili spolszczenie. Bardzo fajnie z ich strony. A dlaczego tak sądzisz, powiedz mi? No, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. I co im odpowiadasz? Hey, dziadziuniu? I say yep, I know you. No tak, no to za bardzo się nie wysiliłeś tym. A to możemy sobie patrzeć, tak? Świetnie. O, ja nie wiem, czy to są zwierzęta. Jak takie pogryzienie? Spójrz na lusterko, świetnie. Pokaż swoje brwi. O, proszę. Też jesteś z Macon? Teraz zrozumiał aluzję. Nie wiem, co to są. Czy to są osiągnięcia jakieś? O, właśnie chciałem się obrócić. Fajnie. Whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. No, fajnie, mają aptekę. No tak, u mnie w mieście też jest apteka. To chyba nic nadzwyczajnego. O kurde. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. No proszę, czyli jesteś nauczycielem, to tyle na razie wiemy. Żonę, może ty nie masz żony. Nie wiem, na razie nic o tobie nie wiem. Nie pamiętam. Mam jakiś wybór, nie wiem czy chcę go słuchać, ale... To powiedz. No dawaj, dawaj. Śmiało. Regardless, could be you just married the wrong woman. No albo ona z niewłaściwym facetem. Nawet jest taka odpowiedź. Świetnie. No właśnie. No dobra. O kurde, o, piękny helikopter, naprawdę cudowny, cudowny helikopter. I te pościgi, te wybuchy. Tak, wszystko to się dzieje na bieżąco. Dobra, mogę znowu spojrzeć w lusterko. Był jakiś safe. Mhm.
He just wailing back there. Says it wasn't him. Może to crying and snotting all over right where you're sitting. No dzięki, też mnie wkurzało już to radio. And before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. Mm-hmm. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. No, może faktycznie był niewinny. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. No, to ciekawie. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It Dobra. Goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. No, dobrze. I got another good one for you. Zaraz wam coś opowiem. A little bit less depressing and a bit more hilarious. Ej, tam gościu jedzie. Ej, synek! Ajajaj. Halo, wirujące fortepiany. Tak jest. Mam nadzieję, że przeżyli. O kurde. No ciekawie, ciekawie. Potrąciliśmy kolesia, tak z dupala wyszedł se na jezdnię. Okej, okay. O, to się robi niebezpiecznie, widzę truposze. Halo? Halo? Robi się coraz ciemniej, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale już zniknęli. I zażynanych ludzi słyszę, przez tych zombiaków prawdopodobnie. Okej, okay, czy my się dzisiaj budzimy? No, świetnie. I jeszcze zegarek z Rolexa. Pozdrawiam wszystkich, którzy noszą Rolexy. Ja nie mam pieniędzy na taki zegarek. No, coś się dzieje. Coś tu... Pić ci się chce. No właśnie, coś nie tak z twoją nogą. Mam nadzieję, że nie jest połamana. O, tu jest nasz ten, szeryf, jak go nazwać, policjant. Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here. Chyba nie. Chyba nic. O, tu mogę jeszcze kopnąć w okno. O, fajnie. Fajnie, przyda się opcja, bo chciałbym wyjść z tego auta nareszcie. Świetnie. Cztery kopnięcia wystarczyły. Czyli szybki John Rambo. Na W mogę iść do przodu. Okej. Okay. I tu mogę wyjść przez okno na dwójkę. No, czyli tak jak się rozmawia. Można wybierać opcje. To mnie w tej grze najbardziej przekonuje, że możemy pisać własną historię. Takie gry są najciekawsze. I dla mnie najlepsze osobiście. No i dobra. Zastanawia mnie to, jak on wyszedł z samochodu leżącego pod takim kątem, po prostu do przodu. Jeszcze mu noga strzyknęła, oj, to kolano nie wygląda najlepiej. Dobra, idziemy do przodu, cały czas do przodu i pewnie musi podejść do tego gościa, tak? O, tu coś widzę. Czy to jest to, co ja myślę? Czy to jest shotgun? Chyba tak. Strzelba. Mogę ją wziąć? No, jeszcze trochę, jeszcze... Jeszcze to kolano mu strzela, oj, masakra. Załadowany. Szkoda. Szkoda. Proszę. Mam. Dobra. Co by tu dalej? Możemy wziąć... A, nabój do strzelby. Fajnie, czyli szybko znaleźliśmy naboje. I to kolano masakrycznie strzelające. Boże, jak mi ciebie żal, kolego. Dobra, czy mogę teraz... Czy ja mogę teraz załadować tę strzelbę? Fajnie by było. I pójść z tą strzelbą do tego typa, bo chyba coś jest z nim nie tak. Dokładnie. No dobra, czyli... Pewnie muszę iść do tego kolesia, do pana policjanta, żeby zabrać mu klucze. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No zobaczymy. Biegać raczej nie mogę, no tak. Noga chora, trudno. Proszę pana. Ja cię kręcę. Proszę pana, ja cię sunę, dobra. Czy mogę? O, właśnie, mogę do niego podejść. Świetnie, klucze. Od razu je wezmę. Dobra, czyli otworzymy sobie kajdaneczki. O, jeszcze tak blisko jego pyska, no świetnie. O, jest spokój. Dobra, i otworzymy sobie kajdaneczki. Teraz chyba już, czy jeszcze raz może spadnie. Obydwie. No tak, chociaż jedną możesz zostawić, jakbyś chciał, bo wyglądasz całkiem ciekawie z jedną. Nie, wcale nie jak uciekinier, tylko jak ktoś... No, był safe i chyba nasz policjant wstaje. Wow!
Wow, kolego, co ja ci zrobiłem? Czy ja mogę... Czy ja chyba nic nie mogę zrobić? Strzelba! Weź tą strzelbę! Halo! Weź tą strzelbę! Zabij go! Aha, naładuj. Tak jest, na... O Boże, nie! Podnieś ten nabój, kolego! Błagam, błagam! Czy będę mógł ci strzelić w podbródek? Jak chcesz, to nawet w głowę! Tak jest! Headshot! No i pięknie. I mamy spokój. No, posiadanie strzelby i naboi do strzelby to jest fajna sprawa przy takiej apokalipsie zombiaków. Ja cię kręcę. Okej. Okay. O, tu widzę dziewczynkę jakąś. Halo? Kim jest ta dziewczyna? Okej, doszło do strzelaniny. No i okej. Okay. Coś tu mogę zrobić? O! Słyszę coś. O Jezusie. Chyba właśnie koledzy z poprawczaka. Dobry sposób na wstanie. Uwaga. No nie ma to jak się potknąć o zwłoki, które się przed chwilą zamordowało. Chodzi o człowieka. Idź przed siebie. Może troszkę przyspieszysz, co? Panie nauczycielu. O, pięknie. Okej. Okay. Czyli jednak chyba zginę. Nie chcę umierać. Proszę, idź do przodu. Panie nauczycielu. No, no i chyba mamy po ptokach. Uczcie się ze złamaną nogą skakać przez płot. Wszystko w The Walking Dead. W żywych trupach. O! Co się dzieje? I chyba próbują dobrać się do mojego ciałka, do mojego mięska. Do mięska pana nauczyciela. Au! Czy one tu przejdą? Ktoś strzela chyba. O, czyli moje mięśnie zostaną na razie na miejscu, nikt ich nie zje, ani nie ukąsi. Oj, nieciekawie to wygląda. Oni wyglądają w ogóle z lasu wychodzące zombiaki, kojarzą mi się z takimi niemieckimi, nie wiem, SS-manami zakopanymi żywcem gdzieś tam w lasach. Dobra. Hello? Hello? Anybody? Chyba nikogo tu nie ma. No dobra, mogę pójść tutaj. Okej, okay, mamy, tu jeszcze mam coś. Zestaw do herbaty. O, nasz kolega Bungo się ucieszył. Prawda, Tomku? Bourbona? Co to? Czego? Bourbona? A ty, alkoholiku! A ty, pierogu! Dobra, jeszcze mogę zajrzeć do tego domku na drzewie. Czy czymkolwiek to jest, tak, domek na drzewie? No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Niestety. Dobra. Oj, nie to chciałem zrobić. Jeszcze mogę dać to, czyli zawołać. Może ktoś tam jest. To chyba analogiczne. Halo? Czy ktoś tam się chowa przed Karolkiem? Chyba nie ma tam nikogo. No mniejsza, czyli mamy spokój. Okej, okay, tu widzę, o tu są drzwi. Mogę tam wejść. Nie wiem, czy ktoś jest w domu. No dobra, to sprawdzimy, czy ktoś jest w domu. Mam nadzieję, że będę mógł tam wejść. Okej, nie, tam na razie nie idę, na razie zwiedźmy dom sobie. Co to było? Przesuwane szklane drzwi, przeczytałem pęknięte. Dobra, spójrzmy. No to może wejdziesz tam, co? Hello? Anybody home? Okej. Need a little help. Okej. Czy mogę tam wejść? Fajnie by było. Nie, zamknięte chyba, co? Nie, jednak mogę. Świetnie. Świetnie. Czy wreszcie dowiem się, jak się nazywasz, panie nauczycielu? Kurczę, ale żałuję, że nie widziałem serialu. Muszę nadrobić, muszę obejrzeć serial. Hello? I'm not an intruder. Or one of them. No wątpię, że ktoś by się odezwał, ale zmasakrowane mieszkanie. Ktoś tu zginął. Dokładnie. Widziałem tam krew na podłodze, to może za chwilę. Spójrz na kolorowankę. Jednorożec, proszę bardzo. Chcieliście jednorożca w pierwszym odcinku, macie jednorożca. Coś tu jeszcze owoce. A może jesteś głodny, może coś zjesz ciekawego, co? Może jabłuszko? A może tutaj bananka właśnie? No nie, kto trzyma sztuczne owoce na wierzchu? Jeszcze przy... Coś mi pipło. Przy apokalipsie zombich. Kałuża krwi. Jezus. Jezu, no cóż,
Kałuża krwi. Ooo! Sorry! Sorry, panie nauczycielu. To moja wina. Po co to robiłem? Dobra, i przeszukujemy wszystko, tak? Znowu mi coś pipło. No właśnie, co tak pipa? Szklanka wody! Myślę, że się napijesz. Tak. To załagodzi na chwilkę twoje pragnienie, panie nauczycielu. Z 6-letnim stażem zresztą. Tu mamy szafka. Pierwsza szafka, w której... Coś jest? Nie, chyba nie ma nic. Just about anything worthwhile is gone. No więc jeszcze raz wszystko przeszukamy na wszelki wypadek. Aha, czyli jakiś telefon sobie pipa. Ja wolę przeszukiwać wszystko, ponieważ kurczę, no żałowałbym, jakbym coś przegapił. A tutaj piszemy sobie historię sami, więc wszystko właśnie. Jak to się nazywało? Walkie-talkie! Znaleźliśmy. Fajnie, fajnie. Może z kimś się skontaktujemy w ten sposób? Albo ktoś z nami? Zobaczymy. Okej, tu mam jeszcze... Tą szafkę otwierałem? Chyba tak. Teraz szafki na górze. Właściwie kredensy. Bardzo przepraszam. To jest jednak różnica. Kredens kolejny. I nic tu nie ma, tylko Mutant Mass. Czyli tu mieszkał jakiś kulturysta. O, tutaj proszę, słoik konfitur. Tu jeszcze mogę otworzyć szafkę. I tu pewnie był nóż, którego nie mogę wziąć. Szkoda. Dużo miejsca na takie rzeczy. Tu chyba papier toaletowy. Właściwie taki papier jednorazowy. Jeszcze lodówka. Marshalls. To jest Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. No, dobrze wiedzieć. No i tyle. I co? I możemy chyba stąd odejść. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i tu teraz... Aha, sprawdzimy tą automatyczną sekretarkę. Tu jest ten telefon, tak? Półka na książki. Furniture overturned, blood everywhere. Jesus. Dobra, zanim wrócę do półki na książki, przeszukam tutaj sobie wszystko, może znajdę coś ciekawego, co by mi się niewątpliwie przydało. Dziecięce rysunki. Clementine? Czy ja tam widziałem? Clementine, tak. Zaraz sprawdzę wiadomości. Czyli fajnie, mamy, poznamy Clementine być może. Chyba tak się nazywa ta dziewczynka. Ale dalej nie wiem, jak się nazywa nasz główny bohater. Telewizor. No tak, nic dziwnego. Skoro wszystkie linie elektryczne i kable zjadają zombiaki nawiedzone, które tutaj biegają jak dziki po ulicy. Tak być nie powinno. Dobra, to telefon sprawdźmy sobie. 3 wiadomości. Śmiało. Okej. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel. No nie wiem, czy to był psychopata. ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine and I promise okay. We'll be back in time before your spring break. Tak, jestem pewien, że tu mieszka Clementine na 100%. Okay. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're okay. Not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. A nie możecie wrócić do domu po prostu. Leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Okay. Message 3. Wiadomość trzecia. 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. Czyli Clementine jest małą dziewczynką. Albo dziewczynką po prostu. We love you. We love you. Nie jestem pewien, czy jej rodzice zginęli. To jest chyba ona i jej rodzice. Jakiś czarny, jakaś biała pani. Biała kobieta i... Daddy? Huh? Okej. Okay. Aha, nasz walkie-talkie. Hello? You need to be quiet. Okej. Okay. Kto mówi? Who is this? I'm Clementine. O, this fajnie. Is my house. Skąd ty wiesz, że ja jestem w twoim domu? Lee! Nareszcie! Świetnie. Czyli Lee, takie bardzo chińszczyźniane imię, czy powiedzenie, nie wiem. Okej. Gdzie ty się schowałaś, Clementine? Ile masz lat? Nie, to mnie nie interesuje. Gdzie są twoje rodzice? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Okej. Gdzie jesteś? Where are you? I'm outside in my treehouse. Aha, no tak, no tak, to było oczywiste dosyć. See? Can you see me? I can see you through the window. Cześć, witaj.
Jakie spojrzenie, proszę. To będzie miniaturka do pierwszego odcinka. Co jest? Wow! Pani chyba trwałej nie robiła na Q. Okej, niech będzie. Q, E. Świetnie. Jepiom! No dobra, ale... A, idź pan w... Chyba będą buty. Jep! But w czoło, no tak. No Jezu, ty masz te ręce. Kolejny cios. O Boże! Co ja mam zrobić? Czy ty dasz mi spokój? Potworze, Q. Q i E pewnie znowu, tak jest. O, co mam zrobić? Clementine, pomóż mi! Daj ten młotek. I ale wpysk, trafienie, dobra. I teraz będziemy chyba dobijać. Raz. Dwa, Clementine, odwróć się. Clementine, błagam, trzy, zmiażdżona twarz. Cztery, pomiędzy oczy. O, i chyba... Nie żyje, co? Sorry, że musieliście to widzieć. Clementine tak samo, bardzo przepraszam. No, takie warunki przeżycia. Nieźle. Hej! Jesteś zesrana, co, mała? Znaczy, boisz się. Zrobiłeś to? Nie wiem, chyba tak. Skąd mam wiedzieć? Think so. Sometimes they come back. Have you killed one? Też jakiegoś zabiłeś? No, but they get shot a lot. A postanowiłem, że w tej grze będziemy mówili całą prawdę. Nie będziemy kręcić, kłamać. Chociaż zależy od sytuacji pewnie. No tak, trzymaj ją w duchu. Na duchu. I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Co teraz? Wynośmy się stąd, jak tylko... Poszukajmy pomocy, zanim się ściemni, to będzie lepsze. Nie lubię ciemności. Wybrać bezpieczeństwo za dnia. Kurczę, podobają mi się te, nie wiem, jak to nazwać, osiągnięcia być może. Świetnie. Dobra, Clementine. Okej. Teraz pewnie opuścimy tą lokację, albo wrócimy przez płot, jeszcze nie wiem. No zobaczymy. Nie bój się, mała, wszystko będzie dobrze. No i dobra, czy jest safe? Jest safe! Dobra! I to by było na tyle w tym odcinku. Pograjmy w The Walking Dead odcinek pierwszy, epizod pierwszy. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Naprawdę robicie mi niesamowitą frajdę, jeśli oglądacie wszystkie filmiki, niezależnie od tego, czy już widzieliście to u kogoś, czy nawet po 5 razy. U mnie na kanale, tak jak u każdego innego youtubera, każda seria jest inna. Ja mam nadzieję, że moja najbardziej wam przypadnie gustu. Kurwa mać. Dzięki za oglądanie. Ja cię kręcę. Na razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mogę sobie chodzić po lesie. Świetnie, bo... What the fuck, sorry, Pampersa trzeba zmienić.